Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Od Zera do Drivera. Tym razem, słuchajcie, z pokładu nie rajdówki, tylko z pokładu mojego mieszkania, z mojej pieczary. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć to, co napisałem w tytule, ile kosztuje rajd szutrowy, a z drugiej strony odpowiedzieć na pytanie wielu z Was, bo na Instagramie, jak i we wszystkich socialach piszecie, pytacie się, zresztą też podpytywaliście się, widząc się ze mną na rajdzie, na jednych z prób, czemu nie jadę. Otóż chciałbym Wam dzisiaj wyjaśnić to, dlaczego nie jadę, dlaczego podjąłem wraz z moim zespołem taką decyzję, ponieważ na to wszystko składa się bardzo dużo elementów. Więc zaczynając od początku, przebranżowienie mojego rajdowo-wyścigowego Lancera, bo mógłbym go tak nazwać, ponieważ jest w tej chwili w specyfikacji bardziej wyścigowej niż rajdowej, a przede wszystkim jest w specyfikacji barburkowej, gdzie jego moc jest na poziomie ponad 600, chyba 20 koni. Już nie pamiętam tej mocy, ale te 600 koni było dostępne na barburce. Skończyło się to trochę tragicznie, a te skutki czuję do dnia dzisiejszego. Mówię o fakturach, które spływają za remont skrzyni, jak i silnika. Więc jakby stwierdziliśmy, że przygotowanie Lancera mojej dziesiątki do szutrowego rajdu jest naprawdę drogie. Dlaczego? Dlatego, że poza tym, że musimy poskładać wszystkie elementy do kupy w silniku, musimy założyć małą turbinę, więc jakby koszt zakupu nowej turbiny i wystrojenia tego i wrócenia do tego setupu N-kowego, ponieważ nie wiem, czy się orientujecie, ale żeby wystartować w RSMP w rajdzie, w klasyfikacji powiedzmy Open, no musisz założyć zwężkę na turbiny, a ja dysponuję w tej chwili dużą turbiną, więc jakby sama nazwa wskazuje, duża turbina, duży lak, więc jakby tutaj i ta zwężka, jakby to nijak nie ma się razem ze sobą, więc jakby sytuacja, no co by nie mówić, musielibyśmy zrobić downgrade, który spowodowałby spełnienie wszystkich regulaminów. I w związku z tym przygotowanie samego Lancera, jeżeli chodzi o zbliżenie się i spełnienie wszystkich regulaminowych działań, no to już wydatek rzędu praktycznie 20 tysięcy złotych, ponieważ trzeba byłoby przebudować samochód, czyli wrócić do takiego stanu przed pełnym odelżeniem, czyli wrócić do masek, do drzwi, do uzupełnić wszystkie elementy bezpieczeństwa, wrócić też tak samo, jak już wcześniej mówiłem, z tą turbiną, no i wystroić go, no i co by nie mówić, tam byśmy dysponowali mocą około ponad 300, na dobrym paliwie 315, 320, może maksymalnie 330 koni mechanicznych, więc jakby z takiego punktu widzenia, konkurencyjności, może ta moc byłaby w miarę okej, natomiast waga samego Lancera w stosunku do aut innych, do Fiest czteronapędowych, czy do samych R5, jest nieadekwatna. No ale powiedzmy, że odpowiadając na to pytanie, ile musiałbym wydać, no to tutaj gdzieś zakładam, że około 20 tysięcy na przebudowanie auta, wrócenia do regulaminu, plus założenia tej turbiny i tak dalej. No i tutaj pojawiają się dodatkowe koszty związane z treningiem i testami, bo ponieważ nie jeździłem na nawierzchni szutrowej, może i dłużej, więc przygotowanie samochodu to jedno, a potrenowanie to drugie, więc powiedzmy taki dwudniowy, naprawdę dosyć dobrze przeprowadzony trening na zabezpieczonych trasach, za które trzeba zapłacić. Oczywiście można by było tutaj posiłkować się wspólnymi testami, więc te testy mogłyby być przeprowadzone powiedzmy nie u kolegi,
który tutaj w obrębie, no może nie w Podlasiu samym, tylko że na Mazurach, mógłby nam przygotować. Więc tam gdzieś mniej więcej też te dwudniowe testy mogłyby gdzieś tam zbliżyć się do kwoty wraz z serwisem i oponami do kolejnych 20 tysięcy złotych, ponieważ wszystkie te rzeczy trzeba byłoby spiąć do kupy, zapłacić za użytkowanie trasy, oczywiście serwis też musiałby przyjechać na 2 dni, plus do tego 2 komplety opon, do tego inżynier, no i oczywiście jeżdżenie plus paliwo. No to jeżdżenie w moim przypadku musiałoby być naprawdę... Musiałbym się zaadaptować do tej nawierzchni, do samochodu bardzo szybko, no i powiedzmy, że w ciągu tych 2 dni przejechałbym, załóżmy, gdzieś tak około 200 km OS-owych. To jest bardzo dużo, bo sam rajd podlaski liczy gdzieś w granicach chyba 120 km, nie licząc tych dojazdówek. Więc jakby tu już mamy gdzieś w pamięci około 40 tysięcy złotych, a jeszcze nie pojechaliśmy rajdu. Więc w związku z tym, szykując się do rajdu, oczywiście wpisowe, kolejne noclegi, cały socjal i przygotowanie samochodu do rajdu też kosztuje. Więc po takich dwudniowych testach, rajdach na luźnej nawierzchni, samochód musiałby wrócić do oczywiście serwisu celem rozłożenia go, umycia, wyczyszczenia, sprawdzenia wszystkich punktów, które serwis sobie zakłada przed oczywiście rajdem. No i to są dodatkowe pieniądze. I wiadomo, że no, zużycie może samego silnika, turbiny, czy też skrzyni biegów byłaby po tych 200 S-ach znikoma. Natomiast trzeba byłoby oczywiście sprawdzić wszystkie rzeczy, jak powiedzmy, nie wiem, płosie, skrzynie, to już może nie, ale powiedzmy dyferencjał trzeba byłoby sprawdzić. Więc jakby jeżeli uznalibyśmy, że trzeba byłoby wymienić płosie na nowe, bo to są elementy, które nam często sprawiają przykrości na rajdach, więc trzeba byłoby tutaj jeszcze coś zrobić. Ale powiedzmy, że jeździlibyśmy na zapasowych, czyli treningowych, a tutaj mielibyśmy komplet, który już gdzieś tam leży. Taki komplet, jeżeli nie wiecie, nie orientujecie się, no to już kiedyś w swoich materiałach mówiłem o tym, więc taki komplet kosztuje około 12-13 tysięcy złotych, czyli dwie tylne duże płosie i 2 przednie płośki. Więc jakby to jest dosyć duży wydatek. No i w tym momencie po takim przeglądzie już mamy około 60 tysięcy złotych, przyjeżdżamy na ten rajd. Na tym rajdzie też trzeba wydać około 15, jak nie 20 tysięcy złotych, bo trzeba będzie oczywiście kupić opony, przynajmniej 2 komplety, plus posiłkować się kompletem albo zużytym, albo powiedzmy takim adekwatnym, bo nie wiem, czy się orientujecie, ale na rajdzie właśnie w Białymstoku był odcinek miejski, gdzie zawodnicy jeździli po kostce u nas takiej asfaltowej, więc jakby trzeba było oczywiście wybrać sobie oponę. No, nie wiem, czy nowa opona na wysokim, dużej kostce bieżniku zrobiłaby robotę, ale z tego co widziałem, to niektórzy zawodnicy używali sobie takich opon już trochę podjechanych, żeby po prostu zminimalizować uginanie się nie na zawieszeniu, tylko po prostu na tej właśnie oponie, na właśnie na tym wysokim bieżniku, bo opona szutrowa charakteryzuje się tym, że jest to oczywiście 15 cali, nie 18 jak w specyfikacji asfaltowej, tylko oczywiście szutrówka. No i tutaj plus do tego jeszcze paliwo i trzeba przede wszystkim mieć dosyć spory bagaż części, bo na rajdach szutrowych, mimo że jedziesz czysto, dużo jest awarii, które powodują po prostu no czasami problem na samym odcinku, czy też nawet już w serwisie. No tutaj przykładem sztandarowym jest dosyć trywialna awaria Łukasza Byśkieniewicza, kolegi mojego, który na pierwszym odcinku borykał się z przewodem hamulcowym. No w sumie awaria dosyć poważna, bo nie mamy hamulców. Natomiast oderwał się od mocowania przewód hamulcowy, który był w oplocie, więc jakby on był dosyć potężny. I opona szutrowa
otarła ten przewód, więc utracił płyn, który spowodował właśnie dosyć dużą utratę czasu, bo musiał jechać asekuracyjnie i z chwilą, kiedy dojechał do mety, no to wiadomo, że trzeba było to wymienić. Akurat tutaj była trywialna dosyć awaria, gdzie serwis wymienił ten wężyk i Łukasz pojechał dalej. Natomiast czasami zdarza się, że urywamy czy chłodnicę, czy urywamy jakiś płość, czy urywamy, powiedzmy, nie wiem, zderzak, lampę. Reasumując i zakładając już mniej więcej przygotowanie i sam ten rajd, to mój Excel wskazywał w granicach 80 tysięcy złotych, więc jakby tutaj mamy dosyć dużą kwotę wraz z treningami, wraz z oponami, z paliwem, z socjalem, czyli z taką otoczką też marketingową, medialną, więc jakby to też, powiedzmy, to jest 80 tysięcy złotych. No i zacząłem się zastanawiać, czy jest sens przygotowania i starania się pojechać u mnie, no bo większość z Was też pytało, no kurczę, no jesteś z Białegostoku, jesteś tutaj lokalnym, powiedzmy, matadorem, który mógłby namieszać w stawce, dlaczego nie jedziesz, tak dalej, i tak dalej. No myślę, że te kwoty już tego przygotowania samego auta to są kwotami dużymi. Natomiast jeżeli bym nawet dojechał i nawet bym ukończył rajd na jakiejś tam pozycji, zaraz Wam powiem mniej więcej, gdzie bym się tak starał ulokować w tej stawce, która jechała właśnie na rajdzie polskim, podlaskim, to jeszcze nie koniec jest. Ponieważ po tym rajdzie serwis zabiera samochód do przeglądu, jeden samochód rozbiera i znowu zaczynamy przygotowania do kolejnego rajdu. A ten samochód po takim tygodniu styku z nawierzchnią szutrową jest wypiaskowany. Więc on do dołu jest turbo zdewastowany i wszystko trzeba albo zdemontować, wszystkie te osłony, wszystkie te elementy, które osłaniają zbiorniki, przewody, czy też nawet wahacze, czy amortyzatory, i wymyć to i jeszcze raz zabezpieczyć i pomalować. Więc jakby to są kolejne koszty, więc powiedzmy, że bez żadnych przygód zakończylibyśmy kwotą 100 tysięcy złotych. No dobrze, ale ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale mógłbyś wypożyczyć samochód tak, jak zrobili to inni zawodnicy. Takiego Lancera mógłbyś wypożyczyć za 50-60 tysięcy i temat z głowy. Tak, oczywiście, taki Lancer jest do dyspozycji, takiego Lancera można było wypożyczyć, ale uważam, że nie byłoby takiej zabawy, no bo co by nie mówić, no R5 jest w ogóle innym samochodem i jakby do dyspozycji masz w ogóle inny zakres zabawy i też zakres finansowy, ale to za chwilę. Natomiast Lancer jest w specyfikacji N-kowej, jest dosyć ciężkim samochodem i jest jakby niekonkurencyjny. Natomiast naprawdę trzeba być dobrym driverem i dobrze nim powozić, żeby starać się być przynajmniej w pierwszej dziesiątce. I taką pierwszą dziesiątkę, patrząc po wynikach, które, bo już mamy w tej chwili, kręcąc materiał, mamy już po rajdzie, więc jakby mogę stwierdzić, że Maciej Stolarski, mój serdeczny kolega z Podlasia, zdecydował się na wynajęcie takiego N-kowego, ciężkiego auta, oczywiście dobrze przygotowanego, i po 9 odcinkach notuje, słuchajcie, 11 miejsce. Przed nim jest Łukasz Byśkiniewicz, Typa, Gabryś, Grzyb, Bubik, Lubiak z zagranicznej, trzecie miejsce zagraniczna załoga i oczywiście drugie miejsce Wróblewski w klasyfikacji generalnej, czyli tych dwóch czempionatów litewskich i polskiego. Natomiast Wróblewski wtedy notuje czas pierwszy w generalce Mistrzostw Polski. W rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski notuje pierwszą lokatę, wygrywa ten rajd. Natomiast też pytanie, które jest standardowe, to ile kosztuje rajd szutrowy? I tutaj sprecyzujmy w wykonaniu i wynajęciu R5. Słuchajcie, kwoty, za które padały mniej więcej
z różnych stajni, no to były w granicach od 30 tysięcy euro do 45 tysięcy euro, w zależności jaka specyfikacja, jak nowy samochód, jaki, czy Ford, czy Skoda, czy też Hyundai, więc jakby biorąc pod uwagę, że trzeba byłoby wydać, oczywiście nie interesuje Cię to w ogóle, co się dzieje potem z tym samochodem i przyjeżdżasz na testy i kwota powiedzmy 45 tysięcy euro była z minimalną ilością kilometrów testowych z plus opony w tej cenie były, przynajmniej jedna oferta opiewała te opony wraz z paliwem i jakby jeden dzień testowy. Natomiast uważam, że jeden dzień testowy mógłby być za mały, byłoby za krótko i adaptacja właśnie do tego samochodu mogłaby być zdecydowanie no, za krótko. A wiadomo, że tutaj na szutrowej nawierzchni można bardzo szybko postarać się o błąd i jakby odpisać kawałek samochodu. No oczywiście ta cena to jest z ubezpieczeniem, ze wszystkimi elementami, które potrzebne Ci są do tego, żeby ukończyć, czy też pojechać, wystartować ten rajd. Więc jakby widzicie, moja decyzja jest taka, że jednak nie, że jednak nie pojechałem, nie wynająłem i zdecydowałem się jednak nie wystąpić na arenie podlaskiej, czyli u siebie, jak to się mówi, Podlasie za... więc jakby kibicowałem i gratuluję Kacprowi Wróblewskiemu i zresztą wszystkim zawodnikom, którzy brali udział w rajdzie 41. rajdzie podlaskim, który był eliminacją rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. W dzisiejszym odcinku tak finansowo, kosztowo, odpowiadając na pytanie, dlaczego nie pojechałem na rajd i ile kosztują rajdy, ile kosztuje rajd szutrowy, przygotowanie czy też wynajęcie właśnie w tych dwóch specyfikacjach, to myślę, że już teraz wiecie i z jakimi kosztami borykają się kierowcy rajdowi, czy też sponsorzy, którzy łożą na swoich kierowców, więc w tym odcinku byłoby to tyle. Widzimy się w kolejnym. Subskryber i lajker, jak zwykle, mile widziany.